Cześć, witaj w kolejnej lekcji ogrywania akordów w kontekście harmonogramu ćwiczeń. No, jeszcze o harmonogramie ćwiczeń cały czas. No taki mamy, sorry, taki mamy klimat i takie coś, taki mamy moduł i gramy akordy. Oczywiście bardzo ważne jest to, żeby umieć grać akordy, prawda? Żeby jest jakaś piosenka i na przykład jest C, E, C-dur, E-dur, nie wiem, A-mol i tak dalej, żeby umieć to zagrać. Oczywiście w tym kontekście ogrywania akordów jest bardzo istotne, że po prostu my sobie bierzemy akordy po kolei. Nawet możemy sobie robić tak, że gramy po kolei akordy według oddźwięku A. Akord A-mol, B-dur, A-mol, A-dur, B-dur, bemol i tak dalej sobie jechać. Bardzo fajne jest granie według tej poprzeczki bara, o której sobie mówiliśmy. Poprzeczka bara, czyli po prostu kładzenie palca na wybranym progu i wtedy bardzo łatwo nam jest znaleźć ten akord. Na przykład jeżeli mamy, powiedzmy, zaczynamy od akordu C mol. Wystarczy, że sobie przesuwamy akord i żeby zagrać cis-dur, cis-mol, d-mol. Tu mamy poprzeczkę wtedy, znaczy dźwięk toniczny jest na piątej strunie. Na szóstej strunie dźwięk toniczny jest troszeczkę inny układ, o którym sobie też mówiliśmy. Wtedy wychodzi dur. Tylko teraz można było się pokusić o to, że skaczemy sobie wzdłuż gryfu o konkretne interwały. Czyli na przykład gramy akord F dur i przeskakujemy sobie o sekundę wielką, czyli cały ton. Czyli wtedy gramy F dur, G dur, A dur, B, cis, bis. Wtedy dojdziemy sobie elegancko z powrotem do akordu F, F dur. I tak sobie warto byłoby popróbować z tymi poprzeczkami barowymi, bo wtedy bardzo łatwo sobie znaleźć dźwięk. Wystarczy, że wiemy, gdzie jest dźwięk ten toniczny i sobie łapiemy w tym miejscu poprzeczkę. No, troszeczkę trudniej byłoby z akordami, które mamy już w stylu open, czyli na przykład D dur, na przykład taki G, czy C z dodaną noną. Bo one są po prostu już umiejscowione stricte w danym miejscu. Ja bym bardzo Cię zachęcił do tego, żeby akordy zacząć ogrywać w troszeczkę inny sposób niż szablonowy, nie taki, o którym do tej pory mówiliśmy. Czyli na przykład, jeżeli mam akord C-dur. Akord C-dur ma dźwięki CEG. Znaleźć go trzeba teraz na przykład na trzech najcieńszych strunach CEG. Kolejne zadanie, to można powiedzieć, wypunktować sobie, bo to idziemy oczywiście w kontekście harmonogramu ćwiczeń, dołączamy sobie jakiś tam moduł z ćwiczeniami akordów. 10 minut, 15, 20, czy tam ile, przynajmniej minimum 10 minut, żeby to ćwiczyć. I odpalamy sobie oczywiście minutnik, 10 minut, niech nam to idzie te 10 minut i ćwiczymy. To jest pierwszy warunek, metronom, minutnik. Metronom może niekoniecznie w tym wypadku. Druga rzecz. Określamy sobie, na jakich strunach chcemy ten akord trzydźwiękowy, chociażby ten C-dur znaleźć. Czyli tutaj sobie określam najcieńsze struny. Pierwsza, druga, trzecia. Na tych chcę znaleźć. Teraz dźwięk toniczny, czyli dźwięk główny akordu, dźwięk C, wyznaczam sobie jako cel, że ma być na strunie najcieńszej, a pozostałe, powiedzmy, nie są do końca teraz istotne. Wiem, że mają być dźwięki CEG. Czyli mamy C, E i G.
wspaniale, bardzo dobrze. Teraz trzeba sobie zapisać ten układ. Dźwięki akordu C w takim układzie są mianowicie takie: C najcieńsza na ósmym progu, G, czyli kwinta na ósmym progu, druga struna, no i E na dziewiątym progu, trzecia struna. Wtedy powstaje taki specyficzny układ palców, bardzo specyficzny układ palców, którego teraz twoim zadaniem jest zapisanie sobie tego układu palców. I to w kontekście oczywiście tego harmonogramu ćwiczeń też sobie zapisywać te wszystkie układy palców. Teraz mogę zrobić tak, że skoro już znalazłem C, E, G, to mogę się pokusić o inny układ, żeby dźwięk G z tym E zamienić. Czyli na przykład C mam na najcieńszej strunie, ok. C, E. E jest tu. Oczywiście wszystko chodzi o to, żeby po prostu tego szukać, żeby to znaleźć. Ale niekoniecznie to, co wyjdzie, będzie idealne. Czy na przykład byłoby coś takiego C. Ciężko byłoby znaleźć nam G teraz, żeby było na trzeciej strunie. Bo znalazłem tak, C na ósmym próg, najcieńsza struna. E, piąty próg, druga struna. I G. G by wyszedł albo na 12 progu, czego już nie dosięgniemy, albo pusta struna. Tylko że w tym przypadku tej pustej struny nie bierzemy pod uwagę, bo jeżeli my zmienimy na akord cis, to już tutaj w tej pustej struny nie będziemy mogli użyć. Wtedy będziemy musieli już sobie rozciągnąć palce tak, żeby znaleźć ten dźwięk inny, który będzie należał do tamtego akordu. Ale z drugiej strony możemy powiedzieć sobie, dobra, czyli jeżeli znalazłem C, E, G, G byłby na strunie drugiej, na ósmym progu, to w zasadzie by wyszło nam coś takiego. Wyszło nam właściwie teraz arpeggio, nie wiem, tappingiem możemy to też zagrać. Czyli dobra, czyli złapaliśmy jedną pozycję tego akordu, drugą pozycję znaleźliśmy jako zagrywkę, którą teraz sobie możemy zaizolować i ćwiczyć w dużej szybkości, w bardzo dużej szybkości. Wtedy sobie zapamiętamy, że C był na strunie najcieńszej na ósmym progu i te pozostałe dźwięki, które gram, należą do tego akordu. Czyli jeżeli ja tego sobie przesunę palec, na przykład będzie wymóg, że muszę zagrać durowy, ale nie C, tylko na przykład durowy E. To jest ten sam układ palców. A. A is. B. C. Czyli jest naprawdę rewelacyjnie, bo my teraz mamy tak. Znaleźliśmy dwa schematy. Jeden schemat akordu, drugi schemat arpeggia. Zapisujemy sobie gdzieś w zeszycie, jak one wyglądają. Zaznaczamy sobie w kółku dźwięk toniczny. To jest teraz najważniejsze, bo po tym sobie będziemy mogli dostosować go do jakiegokolwiek innego układu. Teraz można powiedzieć, struna pierwsza i druga są struny kwartową. Druga i trzecia to jest tercja wielka, ale trzecia, czwarta też jest kwarta. Trzecia, czwarta też jest kwarta, nawet nie czujesz, że rymujesz. Czwarta, piąta też jest kwarta, piąta, szósta też jest kwarta. Czyli jeżeli ten układ, co tutaj miałem na ten arpeggio, mówię o tych tylko dwóch strunach, prawda? Bo to miałem pierwszą i drugą w użyciu. Pierwszą na ósmym, drugą 5-8. To ja mogę zastosować na tych samych strunach, gdzie jest gitara nastrojona kwartowo, czyli na przykład. Thank you.
tak w ten sposób znaleźliśmy bardzo fajny schemat, który możemy zastosować prawie na całym gryfie. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na drugą i trzecią strunę, o ten jeden próg, ale generalnie można już zastosować prawie na wszystkich, między wszystkimi parami strun, poza drugą i trzecią. Kolejne ćwiczenie, znalezienie tego akordu C, C-dur, tylko troszeczkę w innej postaci. Mam nadzieję, że już wiesz, o czym mówię. Na przykład dźwięk C, znaleźć go na drugiej strunie. Na drugiej strunie dźwięk C jest na 14 progu. E jest na 13 próg. Dźwięk C, 13 próg, struna druga. Dźwięk E, 12 próg, struna pierwsza. C, E. No i G, 12 próg, struna trzecia. Koniecznie sobie to zapisać. W kółku zaznaczyć dźwięk C, który znajduje się na 13 progu na strunie drugiej. Teraz możemy to przenosić, tylko akurat też oczywiście tylko na pierwszej, drugiej, trzeciej strunie. To musimy pamiętać, tak samo w wypadku tego pierwszego akordu. Czyli teraz pamiętaj, znalazłeś już samodzielnie dwie wersje akordu C-dur. Ten. No i ten. Mogę się znowu pokusić o modyfikację tego, czyli na przykład, że znaleźć C, tak jak był na 13 progu, G znaleźć na najcięższej strunie. Na najcięższej strunie G to jest na progu 15, czyli mamy coś takiego kwintę. Tylko że teraz znalezienie E jest dość ciężkie. Jedynie w grę wchodzi struna grubsza, struna czwarta, ale my tutaj próbowaliśmy na razie. Bo wiesz, gdybyśmy teraz próbowali zaadoptować te układy do wszystkich strun, to by nagle byśmy mieli tutaj multum różnych tych wersji, tych chwytów. Mnóstwo byłoby, dlatego skupiamy się tylko na tych trzech strunach najcięższych. Czyli dobra, ciężko byłoby znaleźć G, G, C, no i E tu. Ale mogę znaleźć E, tak jak w poprzedniej wersji było. Kolejny arpeggio do zapisania w notesiku, że mamy druga strona na 13, pierwsza 12 i pierwsza 15. 3 na 2 na 15. Wspaniale. Twoim zadaniem byłoby znalezienie teraz też akordu C-dur, ale znajdującego się na strunie trzeciej G. Czyli musimy znaleźć dźwięk C na strunie trzeciej G. Podpowiem, że jest na piątym progu, struna trzecia na piątym progu i pozostałe dźwięki musisz sobie znaleźć samodzielnie. Kolejna sprawa dotycząca akordów jest taka, że możemy się pokusić o znajdywanie akordów na czterech strunach. Czyli to, co powiedziałem, tylko cztery struny najcieńsze. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Wtedy będzie oczywiście nam łatwiej znaleźć te wersje, które potrzebujemy. Naturalnie dźwięk tej struny, której akurat nie używamy w danym momencie, no jest tłumiony przez palec pierwszy. Jeżeli tam jakiś układ znajdziesz, to po prostu on musi tak palec się położyć, żeby po prostu nie było dźwięku. No dobra. Akordy jeszcze bardzo ważne są, jeśli chodzi o ten harmonogram ćwiczeń. Bardzo ważne są jako elementy składowe podkładów, które będziemy sobie tworzyć w tej części harmonogramu, tam co powiedziałem w pierwszej lekcji odnośnie harmonogramów, na samym końcu improwizacja, tworzenie własnych utworów. Czyli po prostu wyszukiwanie różnych
progresji akordów, różnych układów akordów, które ciekawie brzmią. Układy na przykład, jeżeli mamy w skali C dur głównym akordem tonicznym jest akord C dur, to na przykład na czwartym stopniu skali, czyli na F, C, D, E, F, powstaje akord F dur. Na piątym stopniu powstaje akord G dur. Czyli możemy zagrać C dur, F dur, G dur, C, F, G, czyli pierwszy, czwarty, piąty stopień. Pierwszy, czwarty, piąty stopień. Parę razy pouderzać i nagrać akord C, raz, dwa. Może być na przykład... Później może być to też power chord, ale żeby niemniej jednak, żeby to umieć znaleźć. Później G. Tu zagrałem power chordy, oczywiście całe akordy mogą być jak najbardziej też z użyciem całego układu palców. Czyli mamy układ 1-4-5. Możemy zagrać układ 1-5-4, czyli C, G, F. Możemy się pokusić o to, że jeżeli mamy też pozostałe dźwięki w akordzie, to stworzymy z nich też pozostałe akordy. Na przykład akord d-moll też się znajduje. Akord d-moll. Też się znajduje w skali durowej. W ten oto sposób powstaje piosenka. Naprawdę, takie to jest łatwe. D-moll, czyli drugi stopień skali. Akord na drugim stopniu skali to jest D-moll. Później pierwszy to jest C-dur. Później jest czwarty stopień skali to jest F-dur. I piąty stopień skali to jest G-dur. Zakończyłem go znowu na C. W ten sposób powstają piosenki. Po prostu bierze się akordy, które powstają z dźwięków danej skali i tworzy się różne układy tych akordów. To jest naprawdę takie proste. I dlatego twoim zadaniem byłoby też to, żeby zacząć powoli rozkminiać właśnie ten temat tworzenia akordów ze stopni skali. Czyli po prostu jeżeli właśnie mamy C, skalę C dur, to obadać jakie są po kolei akordy i grać te akordy w różnych układach. Właśnie tak jak tu mieliśmy 2, 1, 4, 5. Czyli tutaj znowu przechodzimy do kolejnego takiego podejścia schematycznego. Co by było, gdyby zagrać akordy ze skali C-dur stopniami 2, 1, 4, 5, tak jak zrobiliśmy. A co by było, gdybyśmy zagrali 4, 5, 1, 2? Kończę akordem tonicznym, akordem C-dur. Kolejna piosenka powstała, więc wszystko teraz do ciebie należy. Masz, znasz sposób, jak to tworzyć. Podejście schematyczne, ale z wykorzystaniem skal, z wykorzystaniem już konkretnych dźwięków, ale właśnie takie podejście schematyczne. A co by było, gdybym zagrał akord 1, 7, 4 albo 1, 7, 5? Czyli prawda, powstały na pierwszym stopniu, na siódmym i na piątym stopniu. A co by było, gdyby na przykład jeszcze jakiś inny układ tego akordu znaleźć? Nie taki, jak tutaj mamy, tylko taki, jak tutaj mieliśmy zagrany.
No, tutaj już się naprawdę otwiera olbrzymia przestrzeń. To już właściwie można powiedzieć wow, olbrzymie wow się robi, bo otwiera się tak naprawdę świat muzyki gitarowej, świat muzyki ogólnie, bo to można oczywiście zaadoptować na pianino tak samo. Ja bardzo często robię tak, że te akordy gram sobie tam, gram sobie na pianinie. Myślę, że to wszystko jest zrozumiałe. Widzimy się już w następnej lekcji i zostawiam Ciebie z tym wow. Do zobaczenia w następnej lekcji.